Witam was tutaj, cześć, cześć, widzę, zapraszam was na kolejny odcinek z kanału z PlayStation 4 Mass Transit. Scenariusze, pociągi i tak. Mamy kolejny odcinek, dzisiejszy odcinek, nie chcę go zbyt bardzo przyciągać, ale dzisiaj zajmiemy się paroma ważnymi aspektami naszego scenariusza. Nie wiem, czy pamiętacie. Czekajcie, trochę przycisnę tutaj dźwięk. Ładunki, podażki, już wszystkie nam się udało zabić tak, żebyśmy nie przegrali. Pamiętając stan kontakt, który... Cały czas możemy jakby coś przegrać, ale raczej wątpię, że to jest niemożliwe. I tak, wypełnij wszystkie poniższe warunki. To jest zbuduj 210 torów kolejowych, jesteśmy akurat tego blisko, i 200 osób przewiezionych pociągami. I mamy już 17 tysięcy, i to naprawdę w krótkim czasie. Więc jeśli coś, co ja sądzę, no co ja sądzę, no co ja tu mogę dużo sądzić. Stwierdziłem, że jeżeli tak mamy już tyle do tego zrobionego, to nie wiem, czy pamiętacie, jest coś takiego, że dostaje się dodatkowe, nie wiem, co mamy, jakieś trofeum czy co. To też tu trzeba nie ustawić. Niekoniecznie dzisiaj. Może, byłoby fajnie. Trzeba podłączyć każdą specjalizację. Czekaj, daj mi mapę. Specjalizację przemysłową z, no wiemy czym, tak? Z koleją. I mamy tak, tutaj mamy ropę. Tu jest ropa. Las. Las mamy tutaj. Czyli 1, 2. Farming możemy sobie tutaj spokojnie rozbudować. No i tu jest ropa i tym się dzisiaj zajmiemy. Dziś będzie głównie przemysł. Chociaż wiem, właśnie widzę, że handel chce się budować. Dobra, my będziemy sobie w miarę tutaj walczyli z jednym i drugim, tak? Jakby coś, tak, wiem, tu będzie duża droga, ale niekoniecznie jeszcze w tym miejscu. Towarowy dworzec kolejowy. No właśnie o tym przed chwilą mówiłem, jakbyś gra nie zauważyła. Dobra, dajmy sobie tutaj taką odległość póki co. Ciach, ciach. O, ja to podłączyłem. Dobra. Tak, tutaj ogólnie jest całkiem nieźle z tymi drogami, jak tutaj sobie tak to sprawujemy do jakichś problemów i tego typu rzeczy. Akurat to jest całkiem nieźle. Dobra, tu trochę forsa zajdzie nam, ale no dobra, już nie będzie. I na razie pasażerskiego dzisiaj nie będziemy rozbudowywać kolei. Taki mam pomysł. Teraz za to handel chce się bardzo budować, więc dajmy im tutaj duże, duże obszary. No dobra, skłamałem, nie postawimy żadnej stacji kolejowej. Jedną postawimy im tutaj. No bo tu się niestety aż to prosi. Co nie? Gra się zastanawia. Dobra, niech będzie tutaj. O, jacy zadowoleni. I w sumie też bym się cieszył. Dobra, dajmy sobie tutaj jeden tor. O, proszę bardzo, czekaj. Ciach, ciach, ciach. Tutaj. Tutaj i tu sobie wjedziesz póki co. Stąd będziesz mieć zjazd tutaj. Dobra, idealnie. I stąd tutaj. Ten dworzec wyłączamy z ruchu pociągów międzymiastowych i dajemy im osobną, własną linię, która będzie jechać sobie na dworzec tutaj. Czekaj. A no tak, bo my tego nie podłączyliśmy z niczym jeszcze póki co. Okej. To możemy sobie tak podłączyć tutaj w ten sposób. To możemy wyburzyć. I tu damy sobie podłączenie póki co takie pseudo. Nie ma. Może bez przesady. Aż tak bardzo pseudo. Coś takiego. Okej. Tylko żeby stąd. To już jakoś w miarę sensownie. Chciałem, żeby to w miarę sensownie wchodziło, ale widzę, że to nie jest takie łatwe. Dobra, stąd. Czekaj. Ja wierzę w ciebie, gra. Ja wierzę w ciebie, że ty potrafisz to zrobić w miarę sensownie. Coś. Ziska nice. Proszę o zrobienie tego sensownie. No. Ale rozumiem się. Idealnie. Dobra. Wracając do tego. Dawaj mi linię stąd. Tutaj. I z powrotem. Nie jest to jakaś długa linia, ale sądzę, że oni będą zachwyceni. Co do wody, no możecie nie mieć wszędzie. Więc wam już tutaj ją ciągnę. Stąd. Tak. Tu się to całkiem ładnie podłączy. Dobra. I tutaj... Czekaj. Ciach. Dobra. A mamy to. Kurczę, coś mi nos swędzi. Pieniądze... Właśnie pieniądze. Przyspieszmy sobie czas. Bo musimy zrobić grube miliony. Podatki.
Podnieśmy tym tu jeszcze force. I widzę, że wszystkim trzeba podnieść. Dobra, przemysł na razie możemy zjechać. Możemy zjechać naprawdę teraz na przemyśle. Bo przemysł będziemy musieli jako co rozbudowywać teraz. Dobra, widzę nasz pierwszy pociąg tutaj jadący. Czekaj. Pokaż mi się. Czy ktoś korzysta z tej linii już? Jeden pociąg, dobra, jeden pociąg może być. Ale zero ludzi to tak trochę mniej. Dobra, czekaj, wyłącz tutaj po pierwsze linie pomocnicze. Dobra, oczywiście się tutaj już zbudował ten kawałek, zanim to zdążyłem wcisnąć. I wyłącz mi to, bo to jest akurat bardzo irytujące. Dobra, od zera tu na dwójkę. Te. Stąd tutaj to sobie przejdzie i tu będzie zejście. No sądzę, że takie tutaj podjazd, że ktoś z niego zdąży korzystać. Okej, pokaż. O, dokładnie, mówię. Bo tu do dworca możecie chyba w sumie iść. Tak, idę do dworca. Dobrze, i to właśnie też mi o to tutaj przy okazji chodzi. Dobrze, pokaż mi jak tam kamienie milowe. Okej, no 19 tysięcy, bo dzisiaj 17 jak zaczęliśmy. To całkiem ładnie, to jest całkiem naprawdę ładnie. Dobrze, zacznijmy może sobie od czego tak właśnie się zastanawiam. Czy najpierw ropa, czy... Dobra, może najpierw zacznijmy od ropy. Tak, tutaj tej ropy nie ma jakoś strasznie dużo. To jest w pewnym sensie minus. Nawet całkiem duży. Ale no dobra, no cóż. Coś takiego. I od tego tu jeszcze będzie jechać taka druga droga. No tak to mniej więcej. Ciach i ciach. I tutaj mam wstępny pomysł, ale to on będzie kosztował grubą forsę, żeby tu sobie puścić tak autostradę. Pokaż, no 25 tysięcy. Nie, dobra, to na razie nie. Na razie stąd pojedzie sobie gruntowa droga. Daleko. Tutaj. A, czekaj, nie. Tu mamy naszą tą główną drogę. Do tej głównej drogi on będzie bierze, co nie? Czy ja wyłączyłem już linie pomocnicze? Tak. W sumie to się dziwię. Raczej powinienem powiedzieć co tak długo. Dobra, no i sobie stąd tutaj pociągniemy tą już drogę. To powinno całkiem już teraz tutaj lepiej iść. Dobrze, tu dajmy sobie tędy. Tutaj tak, w ten sposób. I tutaj póki co. Póki co na razie tak. Żeby nie było. Dajmy im tutaj specjalizację naszą, na przykład dzielnicę. Wy tu będziecie sobą dzielnicą. I jakby coś wam tutaj jakichś specjalnych tych nie będę nam dawać. I tutaj będzie przemysł. Daj pędzel, daj mi tu średni pędzel, bo tu się wszędzie budujecie. Tu. Tutaj, no tu wszędzie mniej więcej, tak? Żeby to się jakoś tutaj wypełniło. Jedyne co to tutaj mógłbym usunąć, tak ładnie. Woda. Jakby mi się udało tak postawić tą wodę, żeby zawsze wszędzie wszystkich... O! Dokładnie o czymś takim mówiłem. I stąd jak najprostszą linią, który tak trochę kosztuje. Ale dobra, nie będzie. I drut. Drut. Czyli jeżeli wezmę odtąd, to chyba to się podłączy, świetnie. Dajmy sobie na razie tutaj dotąd. I tutaj postawimy straż pożarną, 12 tysięcy. Dawaj już niech... Czy coś innego byśmy tu postawili. Bo jednak jakikolwiek budynek ten tutaj można postawić, walnąć. Dawaj, dajmy mi park. Park kolosal. Proszę bardzo. Niczego sobie, możecie się budować. Dobrze, jakby przemysł chciał się budować, to proszę bardzo, tam możecie się budować. Ile kosztuje taki dworzec? 60 tysięcy, okej, mniej niż myślałem, powiem tak, mniej niż myślałem. Ten dworzec trzeba gdzieś tu wmontować. Ale sądziłem, że on tu, że on tu łatwiej wejdzie. Dobra, możemy go tutaj wmontować. Daj mi więcej pieniędzy. To tak, mamy ten dworzec. Tu chciałem jak najbardziej tą drogę chronić. Ale się szczerze to zastanawiam. Bo tak, bo wiem, że tutaj będzie sieć kolejowa, co nie? Dobra, możemy z tego skorzystać już w sumie. Tak, bo tu będą jeździć pociągi w przyszłości. Ale póki co już nie będzie tutaj na razie tylko to.
Dobra, daj tutaj, stąd. Zakręcik. Okej, świetnie. Widzę, że tutaj trochę to jest przekoszone, ale dobra, już nie będzie. Okej, dobra. Stąd. Tak, duszy. Ojejku, chwila, nie patrzyłem na force, jak mi tu nagle znikała zaczęła. Ale zrobiłem 20 tysięcy, to całkiem nieźle. Dobrze. Mamy pierwszy dworzec z to tak średnio dobrze, bym powiedział. Dajmy sobie dużą drogę. I tutaj. A nie, tak, tu będzie gruntowa. Gruntowa. I tu będzie ta. O, dokładnie. Tak. W ten sposób. I tu w ten sposób. Tak, chyba sądzę, że to jest dobry pomysł. Tak, bo tu będziecie wjeżdżać i tego typu rzeczy, więc chcę mieć już was tutaj z głowy. Dobrze, przemysł ma popyt, więc może się tam budować, jakby coś. No, czekaj. O, dobra, mamy to. Drut. Drut się mi tu nie chce zbudować, tak jakbym chciał. Świetnie. Znaczy, no, tragicznie. Okej. Kurde. Nie. Czekaj, ja tu chciałem cię spuścić już w dół. Chyba niech będzie. Niech będzie w ten sposób już. I stąd... Czekaj. Daj mi to podnieść trochę. Będzie zjazd raz. I tu będziesz wjeżdżać. I tak samo byśmy sobie zrobili tutaj. Tylko tu już nie będzie zjeżdżać. A dojedziesz sobie tutaj. O, dokładnie. Proszę bardzo. Ciągi tu sobie mogą już jeździć. Czyli jakby coś towar może... No dobra, na razie jeszcze nic nie jedzie. Ale z tego co mi się wydaje, to tędy już coś może jechać. Tak. Coś tam już jedzie. Dobra, dobrze, bardzo dobrze. Tak, wiem, tutaj to było do przewidzenia, że tutaj będziecie mieli problem z tym. Ale spokojnie, na to mam sposób. Ciach, ciach. I tutaj jeszcze tyle też trzeba usunąć. Ludzi. I tutaj dać biuro. Tak, akurat to jest niestety minus, że jak stawiacie tego typu budynki, to one zawsze są głośne. Ale teraz sądzę, że powinno to już całkiem dobrze wyglądać. Ludzie tutaj idą, co? Do ciebie. To trochę dziwne, bym powiedział, wręcz. Dobra. Mam nadzieję, że tutaj będziecie dobrze korzystać z tej drogi. Czekaj, pokaż. Nie to. Bo przepisami to się teraz tutaj nie zajmujemy w tym mieście koniecznie. Dobra, tutaj widzę, że całkiem ładnie tutaj tak. Z tej ścieżki to ludzie zaraz mi tu eksplodują, jak oni bardzo z niej korzystają. Tak samo jak z tej drogi tutaj do góry. Z tego co pamiętam też tutaj ludzie się zabijają, żeby z tego korzystać. O, dokładnie. Tu jest ten kawałek dziwny w powietrzu. A tu jest zbyt stanowczo. Zobacz, czekaj, my to ulepszymy. Lolo. Nie. Dobra, stąd będzie jechać tu do góry. Dokładnie. A, bo tu trzeba podnieść więcej. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, było. Świetnie. Tutaj i tu w dół. O, coś takiego może być. Jak to przyspieszy im tutaj od razu. Wiem, że hałas tam będzie większy, ale sądzę, że to im tutaj ładnie przyspieszy ruch. I tutaj miałem też zrobić tą drogę. Czekaj, daj to. Dokładnie. Coś takiego tu niestety trzeba wmontować. Wiem, jest tutaj ta nasza ścieżka, ale już niech będzie to tak jak jest. Czy ktoś się zaczął może tutaj łaskawie budować? Chyba jesteście. Okej, mamy za mało produkcji wody. Dobra, to możemy dodać. Kolejny tutaj. Proszę bardzo, produkcja wody zwiększona. Właśnie, tutaj te węzły są ciekawe. Okej. Tym trzeba będzie postawić dworzec jeszcze dzisiaj. Tak, to byłoby fajnie. Woda. Powinna już do was dotrzeć. Płynie pewnie. Tak, płynie. I dopływa. Dobra, wy tu się na razie zaczynacie ładnie budować.
Tylko, że wasz najważniejszy cel to jest te pociągi. Tam stację kolejową też warto będzie postawić później. Dobrze, czy może jedzie jakiś pociąg towarowy? Jest, jedzie. Nawet z dwóch stron, no fajnie. Parę tutaj jedzie już, z tego co widzę, tak. Coś mi tutaj już jedzie. Tutaj, tędy, tędy. I tutaj jak to ładnie mijają. Okej, okay, ale na razie jeszcze nie widzę. Co, no tutaj będzie łatwo z podłączeniem pociągu, bo jest całkiem prosto. Czy coś mi tu jedzie? Jest! Jest, widzę pierwszy towarowy. Świetnie. Tak jest, stój. Stój, bo strzelam. Pełen. Ciekawe co przewozi. Dobra, to my się z nim tutaj przejedziemy. Bo pieniądze zbieramy na kolejny dworzec. A z czasem jesteśmy naprawdę całkiem nieźle, jak na nasze odcinki. Ciuch, 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 ciuch. O, duty. Tam jest nasz przemysł, daleko. Tu jest nasza ciuchcia, cargo. Same te pociągi, nie wiem czy kojarzycie z Industries, to się zmieniły całkowicie. Trochę tam pozmieniały. No, powiem wam, że całkiem ładny tutaj widok, jak się jedzie od tej strony jest. I ten maszt najlepszy jest. Tak, żeby oni się tutaj jak najszybciej budowali. No i nie. Piękna. Dobra, z tego co pamiętam, tak, tu się powinno zrobić szlaban. Dokładnie. I ty tu skręcasz ostro, póki co. Tu trzeba im to przebudować, ale niekoniecznie teraz. A tu póki co jest drut. No i tutaj się już coś fajczy. Dosłownie no, można wyburzyć kawałek tych torów. I ty tu powinieneś, o dokładnie, w ten sposób przejechać prosto. Tak, tu trochę jedziesz na okrągło do miasta, bo wyjeżdżasz tutaj. No i tu jedziesz naszą trasą, którą też budowaliśmy sobie. Ogólnie ostatnio dużo torów wybudowaliśmy, tak teraz się zastanawiam, że to akurat całkiem tego dużo było. Stąd. No i tutaj. O, proszę bardzo, tutaj. No i tu będziesz zjeżdżać. Dokładnie, o. Widzę, że nawet całkiem ładny tutaj zakręt. Tutaj się będzie korkować trochę. Ale to już mniejsza z tym. No, nie wiem czy wiecie, ale ograniczenie prędkości na torach kolejowych jest nieskończoność. W teorii. Że w sensie, że nie ma ograniczenia. O, widziałem już jakiś kolejny pociąg jechał. Bardzo ładnie. Dobra, jedzie, jedzie i dojeżdżamy. Okej, kliknij. Bo jest on 100% pełny, co nie? Zobaczymy czy się zapełni, czy co. Pusty. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Oni tu cały czas z tego wyjeżdżają, to jest najlepsze. Ale tutaj jak widzimy to tak, oni tutaj dojeżdżają też. Tylko tu mi nie chce to po prostu pokazywać. Dobra, chyba z tą drogą nawet jest całkiem nieźle, bo z tego co widzę. Uniwersytet, na razie nie. Dobrze, ciamciągi. Ciamciągi i tutaj postawmy póki co. Bo oni są naprawdę hej ho daleko. A jak im tu postawimy coś takiego, to rozumiem, że to będzie spodoba, tak mnie się przynajmniej wydaje. Okej, widzę, że tutaj ropa jest. Dobrze, aby tu ładnie to wybudować, to od tej tutaj głównej drogi. Tak, my możemy ją sobie zmienić tutaj taką główniejszą. No, proszę bardzo. Na coś takiego. Dokładnie. Tak, wiem, siedzieć cicho. Dobra, dotąd. I gdzieś odtąd taki mały odjazd. Tak. Niekoniecznie. Okej, dobra. Daj na coś takiego. I tutaj z powrotem wjazd. Dobra. I teraz tak. Wow, tutaj to widzę, że się zrobiło takie. Jakieś dziwne esy sloesy. Nie, o to mi tu chodziło. Tu musisz być w ten sposób i tu też w ten sposób. Chociaż tutaj bym szczerze powiedziawszy nawet może być aż tyle pasów. Okej, dobra, tu jest dobrze. Tu można zmienić. Tak, tyle koniecznie. I tak samo tutaj można też zmienić. Dobra, całkiem dobrze to wygląda. Przemysł niech się tutaj buduje więcej. Czyli tu i tu. To sobie włączmy do dzielnicy, bo tu muszą być te dworce, muszą być w tej dzielnicy. Czekaj, jak tutaj jest tą dzielnicą? Nasz dworzec jest w dzielnicy? Jest w dzielnicy. Słuchaj, ci nie mają dzielnicy, ojejku, budowanie schronów, to nie w tym mieście. Wiem, że tutaj może katastrofa jakaś spać, bo nie wyłączam ich, chcę chwilę. Ale no trudno. Jak spadnie, to będzie kiepsko. Będę musiał odcinek na nowo rozpoczynać.
Nie no, mam nadzieję, że nie będzie nic. Dobra. Jest postawione, postawione. O, za chwilę będzie można kolejny postawić. Bardzo dobrze. Okej. Stąd tutaj sobie damy podłączenie do tej sieci głównej. O, też bardzo. A. I B. Dobra, mamy jakby coś podłączenie. Tu są wszędzie tory, tu są i tu się to wszystko łączy. Dobrze, ty nie masz wody. No, nic nowego. Jesteśmy na minusie z ludźmi. Czekaj. Akurat cele są rzeczy, których nie da się, nie wolno zabić. Gdzie by tu ludzi montować? Tu jest to wielkie torowisko, no to nie, to może tutaj lepiej nie. No nie wiem, przecież powiedziawszy, bo tak ostatnio nad tymi ludźmi to nawet nie myśleliśmy, żeby ich gdzieś tutaj montowywać, ale no. Ale jednak też oni się tu muszą powoli rozbudowywać. Jakkolwiek. Dobra, takiej. Możemy tutaj im zrobić taki mały plaster. Chociaż tutaj. Dobra, nie. Tu się ta dzielnica handlowa skończy. Czyli będzie duża droga. Póki co tak. O, tak tutaj ilustracyjnie, żeby nie było. Ja tutaj zademonstruję, jak to będzie wyglądać. Tu będzie koniec. I czekaj, dajmy ten kawałek drogi. Dajmy sobie. Nie. Niech będzie nawet dotąd. I czekaj. Nie, dobra, źle zrobiliśmy. Czekaj, daj mi tą drogę. Tu jest dokładnie. I stąd będzie odjazd. I tu w tym kierunku dajmy sobie. Chyba nie będzie tyle. Dobra. Tutaj nie. Okej. Spokojnie z tym prądem. Dobra, tutaj się to łączy i tu by się do, tu by te drogi się połączyły. Było. Dobra, mamy to. Prąd, tak, wiem, teraz tam odcięliśmy tamtych od prądu. Teraz ich podłączymy z powrotem. Dobra. I tutaj, żeby nie było, tak, tu będzie handel, tak jak był handel, tak tu będzie handel. O, proszę bardzo. Natomiast tutaj dajmy sobie tych ludzi, co chcą się budować. Jak już się chcą, to jesteście trochę dalej, ale chcecie to mać, tak? Bo ja na razie was tutaj nie planowałem w dzisiejszym odcinku w ogóle o was myśleć, ale skoro macie jakieś, nie wiadomo jakie są chcecianki, to proszę bardzo. Okej, tu się nawet nie zrobiłeś pasła, tu się na pewno zrobiły, tu musiały się zrobić, to nie. Tu się zrobiły i tu się zrobiły. Tu nie ma. Świetnie. Dobra, mamy 73 tysiące. Możemy postawić kolejny dworzec. Kolejny dworzec będzie tutaj. Powodowy, rzecz jasna. Węzeł metra kolei drosznowej i tradycyjnej. Nie. Na razie nie. Czy tu by gdzieś trzeba go wstawić, tu kurczę. A tutaj jest naprawdę strome zbocze i tak akurat wiem. Pokaż takie, pokaż mi tu mapę. Ojej. Tu trzeba podnieść teren najwyraźniej. I tu się jeszcze zaczęło to fajczyć. Jasne. I co jeszcze? Może frytki do tego. Dobra, zmodyfikuj teren, tak. Dokładnie. Musimy tu zmodyfikować trochę teren. Pod dworzec. To było dobre. Dobrze, czy tutaj już się spokojnie normalnie postawić? To miejsce jest zajęte. No bo się w kopci. Wow, jacy zadowoleni. Spokojnie, wy tu jeszcze dostajecie drugi dworzec, tylko trochę później. Gdzieś tutaj. Czekaj, tak będzie drugi dworzec. Nie ma to dalej, czekaj. Bo forca się musi trochę zgadzać też. Muszę powoli. A tu ładnie na tym schodzi. No, tyle wystarczy. Dobrze, no i stąd tutaj jakby ten pociąg zjechał. O, dokładnie. I tutaj nad tą drogą będzie konieczny przejazd. Więc sobie tego nie wyważam. Żeby tutaj nie było przejazdu górą. O, dokładnie. Stąd tu będzie już zjazd w dół. I drut się oczywiście rozwalił. No bo drut by się nie rozwalił, proszę cię. Proszę cię.
Drut i brak rozwalania? Nie no. To nie drut. Dobra, stąd, tu, tu i tu. Dobra, to się jakoś tam podłączy. Już, już macie prąd, spokojnie. I stąd trzeba się podłączyć do sieci kolejowej. Tak, wiem, tu jest blisko, się zastanawiam. Mamy opcję albo tu pociągnąć. Może pociągnijmy albo tu. Tylko tu trzeba więcej mostów, dobra, to nie. Nie, mosty te, ja teraz się nie chcę bawić. Pociągnijmy sobie coś takiego. O, o, o. Dużo. Ale tylko tu będzie jeden wiadukt. Dobra, to trochę forsy zeszło. I czekaj. Tak, to możemy sobie podłączyć. Teraz pomyślałem, że można to w sumie podłączyć, bo czemu by nie? Czyli jakoś tak. I tak, okej, dobra, może być. Tutaj stąd dajmy sobie odjazd naszych ciągów. Dobra, mniej więcej w ten sposób. Tutaj. I tutaj, dobra, tu jest całkiem dobrze. Tu zjedzie to sobie w dół. I stąd, czekaj, czekaj. Tutaj i tutaj. Dobra. Jako taki tu węzeł mamy. Czyli pociągi tu jako tako mogą już dojeżdżać. Pieniędzy na razie mamy... Jak tam z czasem jesteśmy? 26 minuta. Okej, okay, dobra. To całkiem dobrze jesteśmy z czasem. Pytanie moje jest, czemu tu nic nie jedzie? Wiem czemu. Bo nie jadą, tylko nie chcę pokazać się. Dobra, jadą. Tutaj właśnie, jak z tego węzłu korzystacie? Wow. Ale tak, bo pojazdy prywatne. Tu im zaraz puścimy pociągi z prywatne też. Dobrze, tu widzę, że jest ładny ruch. Tak, tu trochę pociągów jeździ. Jest, mamy wielkie miasto, elektrownia słoneczna, więcej ludzi, trzecia pożyczka i forsa. Kolejny będzie kolejny kawałek ziemi, a dzisiaj nie mamy żadnego. Okej, okay. I statki, okej, okay, dobra. Wspaniale, forsa się przyda. Przemysł jako tako się teraz nie chce bardzo budować. I dobrze, dzisiaj na razie, bo jeszcze trzeba zrobić farmę, nie wiem, czy kojarzycie, tak, jeszcze jest farma do zbudowania. Z tych przemysłów wszystkich. Tu sobie na razie zrobimy taki zakręcik. I stąd nasz wspaniały pociąg będzie jechać stamtąd, no z daleka, jak żeby nie powiedzieć. Okej, okay, dobra, tutaj nie znajdujesz łącza, to proszę bardzo, jedziesz tutaj. O, jacy zadowoleni. Proszę bardzo, macie podłączenie do sieci całkowitej kolejowej. Wyłączmy najpierw to. I z rzeczy, które się by tu jeszcze przydały, to jest ten drugi wielki dworzec. Nie ten, ten. Jak będziemy mieli forsę, a mamy, to możemy postawić w sumie, czemu by nie. Wow. Nie wiem jak wy, ale jak dla mnie te dwa dworce są wspaniałe. Pamiętaj też, że ten wyłączamy na razie, bo on tutaj jest kompletnie nam niepotrzebny póki co. To wyglądają bosko. To trzeba przyznać. One wyglądają bosko. Dobrze. Czyli bardzo jest tutaj duży ruch na tej drodze gruntowej? Nie. Trzeba im tu postawić jeszcze własny dworzec pasażerski. I będzie tam załatwione, bo tu się zastanawiałem, czy nie zrobić z tego autostrady, co nie? Nie wiem, czy pamiętacie. A się tak teraz zastanawiam, czy to jest na pewno sens. Nie, dobra, sens to zawsze ma tutaj. Akurat to... Okej, ile kosztuje? 440, dobra, trochę dużo. Ale jeszcze trzeba klikać każdy, kurde. Ale denerwujący wy jesteście. Dobrze. Już przejdźmy tak. Zanim dobijemy do tego, to już może zrobimy tyle w forsy, żeby to wszystko ulepszyć. A nie, czekaj, my ulepszamy, a nie budujemy. To nie, to będzie taniej. Tak, wiem. Nie da się przytrzymać przycisku krzyżyk, żeby to było blisko, tylko muszę każdy klikać. Sobie będę wyrabiać teraz to klikanie. Dobra. Proszę bardzo, macie dojazd. No teraz to już jest szybki dojazd. Akurat na to teraz nie możecie modyfikować. Pokaż to. No. Swanego tutaj, pokaż mi to. Dobrze, tutaj w miarę tego ładnie korzystacie. I tu też ładnie z tego korzystacie, bo się rozjeżdżajcie.
I tutaj też również. Wspaniale, wspaniale. Naprawdę całkiem nieźle. Okej. Dobra, nie, tutaj niech będzie tak, jak to jest. Okej, a pokaż tutaj jeszcze to. Tak, tutaj wszyscy skręcają. Mam co się dziwić. Dobra, tutaj widzę, że ostre zakręty, ale już możecie szybciej dojeżdżać. Dobrze, mamy już dwa przemysły podłączone. Ludzie się chcą budować. Kurde, to ludzie, ale na razie na ludzi tutaj nie chcę tutaj wariować z ludźmi. Dobra, tak. Zanim ludzie i tego typu różne rzeczy śmieci. Daj tutaj trochę więcej tej drogi. I tutaj sobie to podłączymy już. Tak, no, podłączmy to sobie, bo to jest podobny pomysł. Okej. I na takiej wysokości trzeba tu zrobić przejazd. I tu będzie zjazd. Dobra, widzę. Cały czas źle. Musi być bliżej to. No, to jest chyba max. Dobra, max. Świetnie. I tutaj jest kolejna ta nasza droga. Tak, teraz się zastanawiam, że tutaj nie powinniśmy w sumie zjeżdżać w dół. Tak, no, a niech tutaj sobie też przejedzie. Tu jest ta autostrada i tutaj do tej autostrady trzeba się to podłączyć. Bo ta autostrada tutaj jest, a jakby nie powiedzieć, to mało kto z niej korzysta. Tu im ostatnio zrobiłem zjazd, ale już go z niego nie macie, proszę bardzo. Nie dziękujcie, już wam go usunąłem. Tu wam wyciszymy trochę ludzie drogę. I tak, okay, tu była ta nasza droga, a dokładnie ta. Nie. Tak nawet się nie uczy coś takiego, że kiedykolwiek zbuduje. Do tego jest SimCity, a nie City Skylines. SimCity zmodowane do tego czegoś, taki wiesz, jest. Nie będę barbarzynic tej gry całej. Dobra, coś takiego i stąd tutaj podjazd na górę. Coś takiego możecie kojarzyć już z innej gry, z innego mojego miasta w Cities. Okay, ulepsz tą drogę. O, dokładnie. Skrzyżowania wyłącz. Dobra, no i tutaj będą te nasze wielkie środowisko. Tu, aby nie mieć problemów, możemy już to usunąć, bo tutaj jest duży duch, jakby ktoś nie zauważył. I tutaj... Okej. Okay. Jakby coś popytam na ludzi, się dzisiaj nie zajmujemy kompletnie. To nie moja dzisiejsza działka. Tym się nie zajmują. Dobra, tutaj dajmy sobie ten zjazd. Tak, i tu sobie przedłużmy ten kawałek tej drogi. I tu będzie kolejny zjazd. Ciach. Tutaj zmieni kierunek, wspaniale. I stąd tutaj... O, dokładnie. Mamy to. Dobra, tu jest to podłączone i stąd będzie z kolei zjazd tutaj właśnie, o. Coś takiego. Zjazd z autostrady i tu będą zjazdy podobnie. Podobnie, a jednak trochę inaczej. O. Yeah, baby. Już korzystają, zobaczcie. Dopiero co budowaliśmy, już korzystają. To znak, że to było potrzebne. A tutaj z tego? Wow. No bo akurat co do tego, to ja tutaj miałem zrobić inną drogę. Coś takiego. Akurat co tutaj, to trzeba trochę inaczej to sklonować. Dobrze, tu jest ta handlowa się tu będzie ciągnąć jeszcze do tego. Dobrze, i handel jako tego tam się coś chce budować, to możemy już mu tutaj zaoferować miejsca pod budowę. Proszę bardzo, a budujcie się. Co do wody, to stąd możemy sobie pociągnąć rury. Tu podłączyć to sobie. Tu puścić sobie trochę dłuższy kawałek. I stąd tutaj. Dobra, powinna wam to całkowicie teraz posłużyć. Jak tam z edukacją w naszym mieście jest? No to tragicznie, fajnie, właśnie jest tragicznie. Dobra, dajmy sobie tutaj coś takiego. I tu z tego co widzę, to się tak, ludzie mieszkają, budują. Dobra, to dajmy sobie tutaj ludzi. Wiem, mówiłem, że nie będziemy dzisiaj ludźmi się zajmować.
No ale tutaj akurat było wolne miejsce, to już nie będzie. O, a są chętni, a są chętni. Wspaniale. Dobra. Właśnie, jak tam ludzie korzystają z tej linii, co im tutaj puściliśmy do tych ciągów? Okej, okay, widzę, że całkiem ładnie. Dobra, czy jakiś ciąg byśmy znaleźli? Okej, okay, mamy. Stój. Stój, bo strzelam. 34 osoby. Dobra, i jeżdżą 3 ciągi. 18 osób tutaj i 19 osób tutaj. Okej, okay, całkiem ładnie. Jak tam ogólnie z celami? Okej, okay, mamy już wszystkie tory na miejscu i tutaj jest przewidziane osoby. Dobra, jedyne co, bo wiem. Czas na dzisiejszy odcinek dawno już minął. Tak akurat wiem. Akurat pewne rzeczy to ja widzę. Dajmy sobie tu trochę tych torów. No, tak, zacznijmy od tego. Dajmy sobie tu trochę tych torów. Tak, żeby to było póki co tak w miarę rozplanowane, a później będziemy tym kręcić. I tak, żeby to jakoś tutaj te pociągi się rozdzielały, czy coś tego typu. Nie wiem jeszcze, jak to zrobimy. Ale mam wstępne wizje, które właśnie powstają w mojej głowie. I zobaczymy, tak? Zobaczymy, jak to wszystko się zakończy. Dobra. Tutaj jest całkiem przyzwoite torowisko, jak żeby nie spojrzeć. Chyba inaczej. Tu jest całkiem duże torowisko, jakby nie spojrzeć. I widzę, że tutaj częściej do tych torów nie da się wmontować już. Dobra, niech będzie już. Tak, bo tu jest taki duży odstęp, bo tutaj jak zobaczcie są jeden na drugim, to tutaj aż tak często nie da się tego wstawić, kurczę. Tak, bo tu jest ta przerwa taka. Nie ma, ale możemy w sumie stąd pociągnąć przerwę i wtedy będzie tutaj się to jeździło i rozchodziło i rozkręcało, tak jakby to miało jeździć. Nie ma. A tutaj zobaczcie, już skoro jej chce. Czekaj, a może tu by chciało? Okej. Okay. Nie, czekaj, nie w ten sposób. Kurde, mówię nie w ten sposób, to nie w ten sposób. Chyba to da. Ale nie, tutaj... Ej. Weszło. Weszło. Tak, do ciebie przyciągnijmy tak sobie dalej trochę. Tak, tu widziałem, to przecież... Jest, okej, okay, dobra. To prawda jest problem z budowaniem tego, ale wchodzi. Ale jak już wejdzie, to wchodzi. No właśnie, o tym mówiłem, że jest problem z budowaniem. Dobra, dajmy sobie tu dotąd. I to musi być dłuższe. I tutaj, aby to się w miarę w jednym miejscu kończyło, trzeba dać sobie drogę gruntową. Proszę bardzo. I ta droga musi przechodzić tędy. Serio? Nawet... Dobra, jest, da się. Już myślałem, że się nie da, ale nie, zawsze się dało. Dobra, i czekaj, naprawmy tę drogę, bo to było jedna z ważniejszych rzeczy, którą tutaj wybudziliśmy. W takim wypadku ta droga może tutaj sobie spokojnie to podjeżdżać. To nie znaczy, że to będzie prosto to wybudować. Linię wyłącz, siatkę wyłącz, to wyłącz. Ojejku. Tutaj jest tak gęsto, że tu nie sposób będzie to wmontować. Z tego co mi się wydaje, jakoś tak. Jakieś takie mam odczucie, że tutaj. No dokładnie. Może zróbmy sobie gdzieś tutaj dziurę. Okej, okay, tak, policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć, okej, okay, dziewięć, czyli cztery, wyrzucamy ten tor. Dobra. To tutaj sobie na razie później przemyślimy. I mamy miejsce na słup tutaj po środku. Okej, okay, dobra. Całkiem dobry pomysł to był. I możemy włączyć to. Dobrze, nad tym węzłem tutaj się
dokładnie jak on będzie miał to wyglądać, zastanowię później. Teraz mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zerknijmy sobie tylko na koniec. No tutaj jest całkiem nieźle, tam się rozwija. Pieniędzy nie mamy, bo miałem tutaj... W kolejnym odcinku się tutaj tym zajmiemy i na koniec tylko sobie zerknijmy, jak tam nasze linie kolejowe się miewają. Dobrze, jakaś linia, 43 osoby tutaj, 50 osób tutaj. Dobra, ta linia może zasłużyć na jeszcze jeden pociąg ekstra. Ta linia, gdzie ona jest, jedzie stąd, tutaj. Dała, to nie, to ta jest dobrze. Zaś tutaj ta linia, stąd tutaj. Nie, to tu jest całkowicie dobrze i jest jeszcze jedna linia. W przeciwnym kierunku chyba, a nie, to do centrum tutaj. I tu można byłoby dać jeszcze zero. Dobrze, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Na koniec tylko, muszę go włączyć. Ale co, zadowoleni? To po prostu pięknie wygląda, zobaczcie, takie dwa wielkie dworce. Nie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i jeśli tak, możecie stać łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tak? Tak to mniej więcej to będzie wszystko wyglądać. Cześć!